samorządy i media, mówimy stanowczo nie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje zmiany w prawie, wdrażając przepisy EMFY. Nie chcemy, żeby były media w samorządach. Przeczytajcie nasz apel, nasz wydawców mediów lokalnych, Chrystyńskiej Fundacji Praw Człowieka. Temat od wielu lat jest podnoszony. Cieszymy się, że jest pomysł na to, żeby zakazać wydawania mediów władzy, ale jednocześnie wbrew twierdzeniu samorządowców jest propozycja, żeby lokalne samorządy mogły wydawać biuletyny informacyjne, czyli na papierze wyraźnie określone, jeżeli liczba w tych wydań, jak to ma wyglądać. Jesteśmy jak najbardziej za tym. Popierajcie ten apel, żeby nasze władze lokalne nie prowadziły mediów. Śledźcie, co się będzie działo dalej z tymi przepisami, ale też przyglądajmy się temu, co robią związki samorządowe, które są, tak jak Związek Miast Polskich, przeciwko takiemu zakazowi. Druga ważna rzecz, która się pojawiła i politycy to podnoszą, to jest PSL i Kosiniak-Kamysz, który użył takiego sformułowania, że trzeba zakończyć z dwukadencyjnością wójtów, burmistrzów, prezydentów na poziomie lokalnym. Jesteśmy przeciwko temu. Nie wiemy, jak się ten mechanizm sprawdzi. Dopiero trwa druga kadencja. Takie apele są niepokojące. Oczywiście można dyskutować o różnych zmianach systemowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organów gmin, ale też później organów powiatu i województwa samorządowego. Natomiast rozkładanie, wydaje się, tego dobrego rozwiązania, że tylko dwie kadencje pięcioletnie, że mogą być wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, to dobre rozwiązanie zapewniające zmiany, przyglądanie się też nowym kandydatom, wprowadzania nowych ludzi. Natomiast dopiero tak naprawdę po 10 latach będzie można obserwować, co się działo w tych samorządach. Zatem też nie dajmy się wprowadzić w te liczby, bo już są serwowane takie, a co się stało podczas ostatnich wyborów, ile tych osób się zmieniło. Ten mechanizm dopiero zadziała po drugiej kadencji, czyli za 4 lata, bo już rok prawie minął. Dlatego nie dajmy się nabić w statystyki, a raczej debatujmy o tym, jak ten samorząd powinien prawidłowo funkcjonować. Z innymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami, które przyglądają się wyborom i temu, jak funkcjonuje prawo wyborcze, byliśmy w Sejmie, złożyliśmy postulaty, przeczytajcie te postulaty, one dotyczą jawności finansowania wyborów, jak i edukacji, organizacji dnia wyborczego. To są postulaty, które wynikają z różnych doświadczeń obserwowania wyborów w ostatnich latach. Przeczytajcie relacje, jak było na tej komisji, czy politycy poważnie to potraktowali, czy nie. Na pewno organizacje przyglądające się wyborom i będą naciskały na polityków, żeby najważniejsze kwestie związane z prawem wyborczym uporządkować i zabezpieczyć nas wszystkich, żeby kampanie były tak naprawdę równe i rzetelne. Dwie fajne rzeczy też, może jedna fajna, a druga taka, że informacyjnie, to pierwsza to jest Telewizja Polska. W październiku będziemy mieli wyrok dotyczący zarobków nowych osób zatrudnionych w telewizji. To jest taka kwestia, która budziła dużo wątpliwości, ale też takiego debaty publicznej po wyborach, gdzie politycy, którzy w tej chwili są w większości parlamentarnej, ujawniali zarobki poprzednich osób z poprzedniej ekipy Telewizji Polskiej. My zapytaliśmy, czy taka transparentność będzie też, jeżeli chodzi o nową ekipę, i złożyliśmy pytania o wynagrodzenia osób, które w tej chwili są głównymi osobami w Telewizji Polskiej. Dostaliśmy tego, musieliśmy pójść do sądu. Ta transparentność jest trochę wybiórcza, jeżeli chodzi o kwestie polityczne. Ważna rzecz, która się wydarzyła w Gdyni. Prezydentka Gdyni opublikowała swój kalendarz. Jak ktoś pamięta, nasze postulaty sprzed wielu lat, jeżeli chodzi o samorząd, postulowaliśmy to, żeby kalendarze wójtów, burmistrzów, prezydentów były dostępne online. To jest bardzo ciekawy przykład z Gdyni, bo udało się doprowadzić do tego, że ten kalendarz jest w Gdyni dostępny. Można zobaczyć, z kim się spotka prezydentka Gdyni. Natomiast dosyć ciekawe, i zapraszamy do przeczytania artykułu, jak jest w całym Trójmieście, jak to funkcjonuje, jakie są argumenty w Sopocie, żeby nie było kalendarza i jak ten kalendarz waluje w Gdańsku. Gratulacje dla Gdyni, zachęcamy samorządowców, informujcie, kiedy i z kim się spotykacie i jak to wygląda. To jest ważne dla nas wszystkich i dla takiej przejrzystości różnych procesów decyzyjnych. Jeżeli jeszcze nie wspieracie sieci obywatelskiej Watchdog Polska, to wspierajcie nas. Jak widzicie, cały czas działamy, dopytujemy polityków, rozliczamy polityków. To jest bardzo ważne. Każda władza wymaga kontroli.